niezastąpiony kierownik produkcji. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tematyce bycia, a może raczej niebycia, niezastąpionym kierownikiem produkcji. Chciałabym jednak już na samym początku zaznaczyć, że ta treść, ten temat, który dzisiaj będzie tutaj poruszany, wcale nie odnosi się jedynie stanowiska kierownika produkcji. Jeżeli jesteś liderem, menadżerem, bądź też nawet pracownikiem liniowym, biurowym. Możesz pracować dokładnie na każdym stanowisku, na którym chcesz. To również Ciebie dotyczy, jeżeli borykasz się z syndromem bycia niezastąpionym. W takim razie, w formie wstępu, jako że jednak ten temat przewodni niby ma dotyczyć kierownika, zadam takie jedno pytanie. Kierowniku czy ty też tak masz? Znasz zależności występujące między procesami na wylot? Jako jedyny wiesz, jak ułożyć grafiki tak, aby wyeliminować problemy z rotacją pracowników. Ludzie zwracają się do ciebie z wszelkimi dylematami. A może jesteś liderem kilku projektów w organizacji, i jeżeli czegoś nie klepniesz, to po prostu wszyscy muszą na Ciebie czekać? No i teraz kolejne pytanie: Jak się czujesz z taką władzą? Jak to jest mieć taką supermoc? Tyle osób zależnych od ciebie, najwyższe kierownictwo polega na tobie. No, to powinno dawać takie poczucie spełnienia i satysfakcji, prawda? Pytanie jednak, czy na dłuższą metę da się tak w ogóle funkcjonować? Jeżeli myślisz, że bycie niezastąpionym to pewnego rodzaju nobilitacja, szczególny zaszczyt, to najwyższy czas w tej chwili właśnie zejść na Ziemię, ponieważ w rzeczywistości sprawa ma się zupełnie inaczej. I właśnie dzisiaj po to jest to słuchowisko, po to jest ten podcast, żeby rozstrzygnąć ten mit, żeby go wręcz obalić. Dlatego tutaj wspólnie, tak powiedzmy to wspólnie, tutaj omówimy mm, kilka kwestii, które rozłożą ten case na czynniki pierwsze. Po pierwsze, to budowanie poczucia własnej wartości poprzez bycie niezastąpionym. Następnie taka perspektywa konsekwencji bycia niezastąpionym. Z jednej strony dla samego siebie w życiu prywatnym, z drugiej strony, jak mogą wyglądać konsekwencje utraty silnej jednostki w przedsiębiorstwie. Następnie, bardzo ważny element, jakim jest właściwie kolejna konsekwencja, czyli nieodpowiednie zarządzanie personelem. Kolejno poczucie obfitości i podział odpowiedzialności. To pozostawię na razie owiane nutą tajemnicy, rozwiniemy to po prostu w trakcie. No i finalnie, właściwie kluczowe takie pytanie, jak nie być niezastąpionym, a jednocześnie skutecznym kierownikiem. No dobrze, w takim razie zacznijmy. Zacznijmy od budowania poczucia własnej wartości poprzez bycie niezastąpionym. Ponieważ z pewnością dla wielu osób poczucie, że jest się niezastąpionym, w pierwszych chwilach kojarzy się pozytywnie. Duża decyzyjność, możliwość powiedzenia ostatniego słowa, zależność innych, posłuszeństwo, respekt, autorytet i przede wszystkim to posiadanie unikatowej wiedzy. No, nie można ukrywać, że jest coś pozytywnego. I to wszystko może wpływać na to, że właśnie tak ty będziesz pewny siebie, będziesz zbudowany, będziesz zmotywowany, a także będziesz miał w sobie poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Na swoim stołku w pracy będziesz siedział niczym jak w wieży bez wyjścia. Chef nawet nie będzie próbował znaleźć nikogo na twoje miejsce, albo po prostu no nie będzie w stanie, no taka prawda. Dalej idąc, da ci to oczywiście taką dobrą kartę przetargową. Pod ewentualne negocjacje o podwyżkę, a także poduszkę bezpieczeństwa, gdybyś chciał zmienić pracę. Gdyby coś jednak nie wyszło, to przecież tak czy siak z powrotem cię przyjmą. I teraz taka refleksja na ten temat. Taki stan naprawdę może wzbudzać satysfakcję. I poniekąd nie ma się zupełnie co temu dziwić, ponieważ jako ludzie chcemy czuć się poważani i doceniani. Pytanie jednak. Jakim kosztem to się odbywa? I co jest tego główną pobudką? Co jest tego główną przyczyną? Chcąc troszeczkę sobie to rozłożyć jeszcze bardziej szczegółowo, warto powiedzieć, jak to jest, że możesz być niezastąpiony? Albo, że chceć, chcesz się stać niezastąpiony? Wydaje mi się, że można e, tą postawę tak to nazwijmy, podzielić na kilka możliwych płaszczyzn. Możesz stać się niezastąpionym na własne życzenie, eliminując wewnętrzną konkurencję, rozwijając unikatowe umiejętności oraz wiedzę, bądź przejmując masowo odpowiedzialność od innych. Możesz również stać się niezastąpionym na własne życzenie, ucinając kanały komunikacji i szanse współpracy z innymi. Następnie, Zupełnie inna sfera możesz stać się niezastąpionym nieświadomie, nie potrafiąc przekazywać wiedzy oraz zapanować nad przepływem informacji w organizacji. To też się zdarza. I na koniec taki element, który może być poniekąd wbrew tobie możesz stać się niezastąpionym nie do końca z własnej woli, a pod naporem zadań i projektów przydzielonych przez kadrę zarządzającą. Takiego scenariusza też nie można wykluczyć ponieważ to się po prostu zdarza. Szef traktuje ciebie jako taki swój diament. Wie o tym, że wie, uważa, że może na tobie zawsze polegać. Wie, że się w czymś sprawdziłeś, dlatego będzie ci dokładał jeszcze kolejne zadania, ponieważ głęboko w to wierzy, że tylko ty jesteś w stanie to zrobić. Tylko ty podołasz tym wyzwaniom. I tak naprawdę ta karuzela, ten roller coaster sam się napędza. I to naprawdę może Ci nie pasować. No dobra, mamy tutaj cztery potencjalne fronty, które mogłyby doprowadzić Cię do bycia jednostką alfa, do bycia takim MacGyverem. Dokładnie każdy z nich może podnieść Twoje ego i również każdy z nich może wpłynąć na destabilizację Twojego życia, a także kondycji firmy. No i teraz takie bardzo ważne pytanie. Czy... Naprawdę do poczucia satysfakcji i spełnienia z pracy trzeba być tym MacGyver'em? Trzeba być niezastąpionym? No oczywiście, że nie. Dlatego właśnie należy znaleźć ten pewien taki zdrowy balans. Zdrowy balans zarówno w życiu prywatnym, jak i mierząc się również z tymi ewentualnymi konsekwencjami ze strony funkcjonowania organizacji. Dlatego przejdźmy najpierw do tej sfery osobistej. I tutaj od razu chciałam zaznaczyć, że to, co zostało i zostanie tutaj powiedziane, nie ma na celu utrzeć Ci nosa, skarcić Cię, sprowokować Cię, zrobić Ci przykrość. Bardzo możliwe, że to jest Twoje utrapienie, że czujesz, że jesteś niezastąpiony i wcale Ci się to nie podoba. A może faktycznie chcesz być tym MacGyverem? Dobra. Ale weź pod uwagę, że nie będziesz w stanie długo tak funkcjonować, i teraz właśnie spróbujecie trochę do tego przekonać. Tak też chwilę temu rozważaliśmy sytuację, w której ty, jako kierownik, mógłbyś czuć się jak w wieży bez wyjścia. Dokładnie tak. Wieża bez wyjścia. Masz pewne stanowisko. Jesteś pierwszoplanowym aktorem i nagle ta opadająca kurtyna. Obnaża wszystkie zagrożenia i niedogodności. Z czym musisz się liczyć? No, tak naprawdę, nawet po pracy będziesz w pracy. Jak nie fizycznie, to myślami, bądź akcyjnie, z doskoku. I myślę, że to jest właśnie teraz bardzo dobry moment na to, żeby zrobić sobie taką krótką autoanalizę. Zachęcam Cię do tego. Zadam Ci kilka pytań sprawdzających. Możesz odpowiadać tak lub nie. Czy cały czas ciągniesz nad godziny? Czy przyjeżdżasz do pracy sporo wcześniej albo zostajesz dużo dłużej, żeby nie nazywać tego nadgodzinami? Czy możesz iść spokojnie na urlop? Odbierasz telefony po 22 z produkcji? Albo, uwaga, bo to też się zdarza, odbierasz telefony w nocy albo nad samym ranem, na przykład o czwartej. Czy przyjeżdżasz na pierwszą zmianę, a potem wieczorem i tak musisz wpaść do firmy na kontrolę? A może odpisujesz na maile po nocach? A może jeszcze jedno pytanie. Jak jesteś chory, to idziesz na L4? Czy może nie bierzesz L4, bo musisz jechać do pracy? Albo jeżeli już weźmiesz ten kwitek od lekarza, to tak czy siak pracujesz z domu? No, jak to wygląda? W takim ferworze pracy można być przez jakiś czas ale na dłuższą metę to jest po prostu nie do zniesienia. Powoduje frustrację, niemowolny spadek zaangażowania, utratę wydajności. Dalej idąc nie daje szans na prawdziwą regenerację, a także ogranicza możliwości spełnienia w sferze osobistej. Jeżeli utracisz taką równowagę, ciężko Ci będzie utrzymać jakieś hobby, spotykać się regularnie z rodziną i znajomymi, a jako rodzic bardzo możliwe, że przegapisz ważne momenty w rozwoju swoich dzieci. Co więcej, jeśli popadniesz w taką izolację, z upływem czasu coraz ciężej będzie Ci od tego uciec, a wcześniej wymienione konsekwencje będą tylko i wyłącznie narastać. Taki człowiek niezastąpiony po swojej fali ferworu zaczyna blaknąć, płowieć, wygasać. Staje się taki hmm, wyzuty. Zaczyna mu brakować pomysłów, pokładów twórczości oraz energii. No, i czy to jest takie dobre? Czy to jest warte tego wszystkiego? Dlatego mam kolejne pytanie do Ciebie. Czy wiesz w takim razie, jak ważny w tym wszystkim jest reset, aby właśnie nie wypalić się zawodowo i przy tym zaczepnąć cokolwiek z życia prywatnego? No, i tutaj od razu powiem, że nie ma czegoś takiego jak jakaś tajemna recepta na to, żebyś. Przestał być niezastąpiony, czy żebyś sam zrozumiał, że musisz spędzać więcej czasu ze znajomymi czy z rodziną. Nie ma tej recepty. Jest też takie pojęcie bardzo popularne: work-life balance. I tutaj też chciałam zaznaczyć, że to, że to pojęcie jest popularne i to, że ktoś to propaguje, to nie znaczy, że ty musisz działać tak samo. Twoje work-life balance ma być Twoje. Jakie zasady sobie wyznaczysz? Takie będziesz stosował, byle byś tylko pamiętał o tym, że naprawdę należy rozgraniczyć czasem tą sferę zawodową ze sferą osobistą. I dlatego właśnie wracając do tej tajemnej recepty, której nie ma, teraz i w najbliższych chwilach spróbujemy odczarować kilka takich punktów zaczepienia, które myślę, że będą cennymi wskazaniami dla ciebie. To tak. Po pierwsze świadomość. Świadomość to jest sam początek. Po drugie, poczucie obfitości i podział odpowiedzialności, to jest to, co jeszcze chwilę odwleczemy w czasie. Po trzecie, organizacja pracy. I nawiązując właśnie do tej organizacji pracy, ale także odrobinę do tego pierwszego punktu, czyli świadomości, chciałam zrobić takie drobne wtrącenie. Niedawno na stronie Linex Plan pojawił się nowy artykuł. Odnosił się on sposobów kierownika produkcji na zwiększenie zaangażowania pracowników, a w rzeczy samej opowiadał on o zestawieniu umiejętności miękkich, jakie właśnie zwiększą to zaangażowanie kadry. Link do tego artykułu znajdziesz w opisie tego odcinka. Zachęcam Cię gorąco do przejrzenia tych kwestii. Jednak wrócę z powrotem. No, właśnie, mówiłam o połączeniu świadomości i organizacji pracy, i chciałam tutaj wpleść ten wątek tych kluczowych umiejętności miękkich. Jedną z tych umiejętności w artykule była umiejętność pracy pod presją czasu. I tutaj też, właśnie w tym kontekście warto zwrócić na nią uwagę, ponieważ otoczka pracy pod presją czasu bardzo spina się z rolą bycia. Niezastąpionym i tak naprawdę i na jedno i na drugie należałoby spojrzeć przez takie powiedzmy no, krzywe zwierciadło. I choć z pewnością większość z nas tak myśli, umiejętność pracy pod presją czasu nie sprowadza się do tego, aby wykonywać wszystkie zadania jednocześnie, angażować się w nadmierną ilość projektów, uczestniczyć w kaszeniu pożarów czy wiecznie w biegu domykać deadliney. Przeciwnie, wskazuje ona na zdolność do obierania priorytetów, mobilizacji w kluczowych przedsięwzięciach, ale również odmawiania wykonywania niektórych zadań oraz po prostu odpuszczania. Umiejętność nieulegania presji jest umiejętnością podejmowania odpowiednich decyzji w czasie, i to właśnie jeden z uwalniających elementów a moku bycia niezastąpionym. Poruszyliśmy trochę kwestii związanych z życiem osobistym, z tym resetem, wyłączeniem się. Przeszliśmy trochę dalej, powiedziałabym, przez sferę osobistą, ponieważ przez pojęcie ja w pracy, ja zawodowo, ja w stosunku do ilości natłoku zadań, które mam, i teraz najwyższa pora, żeby spojrzeć na tak naprawdę na te konsekwencje z pozycji organizacji. To znaczy jakie mogą być konsekwencje utraty Silnej jednostki w przedsiębiorstwie. I teraz znowu zacznę od takiego bezpośredniego zwrotu do Ciebie, kierowniku. Jeżeli utożsamiasz się z misją i wizją firmy, a także jesteś takim przełożonym, który wraz z pracownikami uczestniczy w realizacji celów organizacji oraz budowaniu jej wartości, powinieneś wiedzieć, jak ważne w tym wszystkim jest to, żebyś naprawdę nie był niezastąpiony. Masz nie być niezastąpiony. Nie powinieneś być niezastąpiony. I to wcale nie chodzi o to, żeby ograniczyć Twoje obowiązki czy Twoją moc decyzyjną, lecz o to, aby przedsiębiorstwo mogło stabilnie funkcjonować oraz rozwijać się zarówno z Twoim wkładem, jak i wtedy, kiedy nie będziecie w zakładzie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co grozi firmie, w której z pewnych powodów nagle zabraknie silnej, niezastąpionej jednostki? Po pierwsze, brak ciągłości pracy. Załóżmy, że nieprzewidzianie musisz udać się na miesiąc do sanatorium. Musisz. To jest po prostu niezbędne dla utrzymania twojego zdrowia. Nie masz tam ze sobą laptopa, a z telefonu możesz korzystać tylko po zajęciach i po rehabilitacjach. Co za tym idzie, jako że no właśnie ty jesteś tą osobą, tym MacGyverem, który siedzi tam w wieży, jesteś niezastąpiony. No więc Siłą rzeczy nie ma za ciebie zastępstwa. Brygadziści próbują łatać część zadań, jednak, nawet przy dobrym wietrze, miesiąc na wdrożenie się w twoje obowiązki oraz zdobycie twojej wiedzy to po prostu za mało. Może to potwierdzić choćby całe case study o wdrażaniu pracowników na produkcję, które było omawiane zarówno w artykule na blogu strony Linection Plan. Link znajdziesz również w opisie tego odcinka, a także na szkoleniu online. Co to znaczy, że może to potwierdzić to case study, o którym wspomniałam? Chodzi o to, że brygadziści, którzy muszą wejść w Twoje buty, którzy muszą wejść w Twoją rolę, muszą poznać również Twoje środowisko. To wszystko wymaga czasu. Tym samym tak naprawdę to Ty przyczyniasz się do tej wyrwy w kalendarzu organizacji. Przy drobniejszych, niskopriorytetowych zadaniach może by było jeszcze przymknąć na to oko, natomiast w przypadku unikatowych działań opartych tylko i wyłącznie o Twoje doświadczenie narażasz przedsiębiorstwo na poniesienie strat oraz ryzyko wystąpienia problemów. Za tym brakiem ciągłości dalej idąc w naturalnej konsekwencji zmierzają opóźnienia. Mogą one dotyczyć realizacji zleceń produkcyjnych, ale również pozostałych projektów, takich jak na przykład Uruchamianie linii produkcyjnej, szkolenie pracowników, zmiana w technologii, czy poczynienie jakichś inwestycji. Nagle cię nie ma, a ludzie dalej czekają, aż klepniesz decyzję, aż przekażesz informacje, bądź podzielisz się swoim innowacyjnym, kreatywnym pomysłem. No i znowu wszystko sprowadza się do tego, że czas, zwłoka to kosztuje. Przechodząc jeszcze dalej, Kolejną konsekwencją bardzo negatywną dla organizacji jest brak wiedzy. Mówiliśmy wcześniej o tym, że jedziesz do tego sanatorium na rehabilitację i nie macie miesiąc. To był miesiąc. A czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co się stanie w organizacji, jeśli ty szczęśliwie odejdziesz do innej firmy z całym swoim arsenałem wiedzy i doświadczenia? No dobra. W tym przypadku trzeba wreszcie to powiedzieć. To najwyższa pora aby ogłosić, że nie ma ludzi niezastąpionych. Okej. Okay. Na twoje miejsce przyjdzie ktoś inny ze swoim bagażem umiejętności i praktyk. To daje jakoś taką szansę dla organizacji, że po prostu się pozbiera po twoim desancie. Jednak zupełnie nie zmienia to faktu, że jeżeli nie przekażesz nikomu swojej wiedzy, to pojawią się problemy. Nie będzie płynności w przekazywaniu informacji. To wszystko narasta, rodzi kolejne konsekwencje, buduje się cały łańcuch przyczynowo-skutkowy, a tym ogniwem zapalnym jesteś ty, no, niestety. Co więcej, warto również powiedzieć, że ten brak wiedzy po tobie to jedno. Jeszcze jedną taką konsekwencją, która idzie troszeczkę drugim torem, jest brak procedur. Wiedza opowiedziana, przekazana słownie podczas rozmowy, to jedno. Ale jej ustrukturyzowana forma to zupełnie co innego. Przykładowo, jeżeli kiedyś powiedziałeś coś pracownikowi, co miało duże znaczenie dla jakości stosowanej technologii, wcale nie oznacza to, że on po pierwsze zapamiętał każdą informację, po drugie, że był w stanie przekazać tą informację komuś innemu, wytłumaczyć ją, no i że był w stanie w ogóle przestrzegać tych wszystkich Twoich wskazań. Utrata silnej jednostki, która była niezastąpiona i nie pozostawiła po sobie tego tak zwanego dziedzictwa, może skłonić pracowników do różnych myśli. I zrobimy teraz taką małą symulację wypowiedzi pracowników. Jak oni mogą czuć się w takiej chwili? Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi, albo raczej, że będziesz wiedział, o co mi chodzi. Jednocześnie mam nadzieję, że tego nie doświadczyłeś. Zaczynamy. Co mogą powiedzieć ci pracownicy? Ale jakie mam to teraz zrobić? Dlaczego nie mamy w organizacji bazy wiedzy? Dlaczego nie ma na to żadnej procedury ani zasad postępowania? Gdzie ona to chowała? Dlaczego nie ma systemu, w którym moglibyśmy odszukać podobne problemy, które on już wcześniej rozwiązywał? Dlaczego on nas nigdy z tego nie przeszkolił? Co my teraz zrobimy? Ach, musimy teraz wszystko zaczynać od nowa, bo z jego miejsca nie ruszymy. Rozumiesz o co chodzi? Mam nadzieję, że nie musiałeś takich rzeczy mówić o kimś i nie musiałeś słyszeć tego o sobie, ale właśnie w tym miejscu przydałaby się klamra. Jeśli faktycznie utożsamiasz się z misją i wizją, przyświecają Ci pewne wartości, to nawet gdy nie będzie Ci w firmie lub już w ogóle nie będziesz w niej pracował, najpierw zapewnij pracownikom szansę pracy w sposób niezakłócony. A tobie również da to spokój. Przechodząc dalej, będąc kierownikiem produkcji, zarządzasz zespołem. W jego skład mogą wchodzić zapewne operatorzy, brygadziści, zmianowi, ale może również przedstawiciele jakości, technologii czy utrzymania ruchu wszystko oczywiście zależy tutaj od struktury organizacyjnej. Pamiętaj przy tym, że przykład idzie z góry, a pracownicy mogą chcieć postępować tak jak ty, budując swoją silną pozycję. Dlatego jest dla ciebie taka kolejna wskazówka, kolejny top tip: nie twórz niezastąpionych jednostek. Nie bądź jastrzębiem na czele jastrzębi. Może ci się wydawać, że masz idealnie dobrany zespół, idealnie dobrany skład osobowy, ale przecież zmiany w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym są po prostu nieuniknione. Musisz być elastyczny. Przygotowany na zmianę planów oraz na rotację pracowników. Stąd, jeżeli sam sobie widzisz właśnie takie znamiona bycia niezastąpionym, ale chcesz to zmienić i chcesz, żeby twoi ludzie tacy nie byli, to zarządzaj również nimi odpowiednio. Co mógłbyś zrobić? Po pierwsze, to przekazuj swoją wiedzę. Po drugie, to nakłaniaj innych do dzielenia się doświadczeniem. Po trzecie, organizuj szkolenia. Po czwarte, jeżeli tylko jest to w ogóle możliwe, pozwól pracownikom sprawdzić się w innych zadaniach. Zawsze wyznaczaj zastępstwa i wymagaj, aby pracownicy również byli w stanie wyznaczyć je za siebie nawzajem. Finalnie i globalnie, tak naprawdę, uczestnicz w budowaniu systemu przekazywania, utrwalania i zbierania wiedzy. I to wszystko brzmi tak prosto, prawda? Brzmi tak oczywiście, przejrzyście. Zdaję sobie sprawę z tego, że dużo łatwiej jest powiedzieć, a dużo trudniej jest coś zrobić. Ale tutaj właśnie pojawia się też kolejny element, bardzo ważny, na który należy zwrócić uwagę, w myśl właśnie rozbijania tego mitu o byciu niezastąpionym. Jest to tak zwane poczucie obfitości oraz drugi element, czyli podział odpowiedzialności. I teraz ja rozwieję tą tajemnicę wokół pojęcia, jakim jest poczucie obfitości. Otóż to jest to jedna z cech osobowości prawdziwego lidera. Łączy ze sobą odpowiednie zarządzanie zespołem, a także odrzucanie idei bycia niezastąpionym. I choć brzmi zaskakująco, odnosi się do pokory kierownika, a także do jego zgody na osiąganie sukcesów przez innych, nie przypisując sobie wszystkich zasług. Mówiąc prościej, co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli masz w sobie to poczucie obfitości, Jesteś obfity. Rozumiesz, że nie tylko ty musisz mieć na swoich barkach wszystkie sukcesy. Chcesz, żeby wkład w budowanie wartości organizacji był na barkach wszystkich pracowników, żeby był wspólnym celem i wspólnym punktem do poczucia satysfakcji. No właśnie, ale w tym wszystkim, aby jednak zarówno sobie samemu, jak i zespołowi przypisać osiągnięcie pewnych sukcesów, należy najpierw odpowiednio podzielić się odpowiedzialnością. I tak też sprowadza się on nie tylko do rozdysponowania zadań oraz wyznaczania terminów konkretnym osobom, wiąże się również z nadaniem roli poszczególnym jednostkom, wypracowaniem wzajemnych kanałów komunikacji oraz nadrzędną kwestią dążeniem do osiągnięcia wspólnego celu. Jednocześnie, w tym wszystkim, nie chcąc przesadzić w drugą stronę, nie każdy w danym projekcie musi zajmować się wszystkim po trochu, aby, nie daj Boże, nie doprowadzić do sytuacji, w której nie ma zastępstwa. Chcąc zachować w tym taki racjonalny balans, a także usprawnić pracę oraz przepływ informacji, jako kierownik możesz spróbować skorzystać z tak zwanej macierzy Tacy. Sprowadza się ona do określenia roli pracowników w planowanym przedsięwzięciu, uwzględniając podział na osoby Odpowiedzialne, nadzorujące, wykonawcze, konsultujące, a także informowane. Następnie, jako że właśnie jest to macierz, wymienione funkcje wprowadza się do tabeli łączącej zadania oraz członków zespołu. Zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko jest sobie to zwizualizować na podstawie samych w sobie słów. Dlatego, jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda taka macierz i przeczytać o niej trochę więcej, to zapraszam cię do kolejnego linku w opisie tego odcinka. Tam znajdziesz przekierowanie do serii artykułów o zarządzaniu strategicznym. W jednym z nich właśnie jest szeroko rozpisana funkcjonalność macierzy RASTY. I jeszcze wracając do samej sobie macierzy, która jest narzędziem do wspierania podziału odpowiedzialności. Niezależnie czy ją będziesz stosował, czy będziesz wykorzystywał inne metodyki i techniki, chciałabym doprowadzić tutaj do konkluzji, dlaczego warto jest korzystać z gotowych rozwiązań jako wzorców, jako inspiracji. Te korzyści i te argumenty na temat skuteczności przedstawię stricte na podstawie macierzy Rusty. Dlaczego warto ją stosować? Ponieważ jest transparentna, zabezpiecza zasoby, Poprawia komunikację zespołową, pozwala na zapewnienie spójności we wzajemnych wymaganiach i oczekiwaniach, eliminuje powielanie się obowiązków i tym samym zapobiega również pominięciu niezbędnych działań, a także przede wszystkim w takiej innej sferze rozwojowej sprzyja wymianie doświadczeń. I tutaj ponownie, tak finalizując tą kwestię, chciałabym zaznaczyć, że RASI to tylko przykładowe narzędzie. Możesz korzystać z takiej metodyki, z takiej techniki, która będzie dla Ciebie najbardziej dogodna. W tym wszystkim powinieneś kierować się jednak jedną kluczową zasadą. To, że korzystasz z jakiegoś narzędzia, ma Ci pomóc w wyeliminowaniu zakłóceń w przekazywaniu informacji, wyeliminowaniu zakłóceń w przekazywaniu wiedzy oraz doświadczenia, i przede wszystkim ma też poprawić elastyczność pracy, zarówno Twojej, jak i Twojego zespołu. Skoro przeszliśmy już przez tematy budowania poczucia własnej wartości w kontekście bycia niezastąpionym, przeszliśmy przez tematy konsekwencji, zarówno w życiu osobistym, jak i w sferze funkcjonowania organizacji, a także zaczepiliśmy się na chwilę przy takiej sferze funkcjonowania zespołu, zarządzania zespołem i dawania przykładu, najwyższa pora przejść do takiego finalnego pytania: jak nie być niezastąpionym? A jednocześnie skutecznym kierownikiem. I teraz zrobimy taką kontynuację tej pierwszej części autoanalizy. Chciałabym zadać kilka pytań, a może raczej przeczytać kilka punktów i skłonić Cię do takiej refleksji: czy dotyczą one Twojego codziennego zakresu obowiązków? Czy jako kierownik produkcji wykonujesz któreś z tych zadań, które teraz wymienię? Po pierwsze, Nadzór nad bieżącą produkcją i powiązanymi z nią procesami, po drugie monitorowanie pracy podległego personelu, następnie tworzenie i monitorowanie grafików pracy, tworzenie i monitorowanie raportów produkcji, zapewnienie prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracy zgodnej z przepisami prawa. Tworzenie i monitorowanie wskaźników produkcyjnych KPI, monitorowanie planów produkcji zgodnie ze znajomością obciążenia operatorów i parku maszynowego, rozwiązywanie problemów i sytuacji o podwyższonym ryzyku, czyli właśnie zdarzenia kryzysowe, nadzór nad budżetem produkcji, inicjowanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia efektywności pracy, poprawy jakości produkcji, a także redukcji kosztów. No i jak to wygląda? Wymieniłam kilka takich większych punktów. Czy na wszystkie z nich odpowiedziałeś tak? Zajmujesz się tym w swojej pracy? Czy może na większość z nich odpowiedziałeś tak? No i teraz mam kolejne pytanie. Czy to czasem nie za dużo? No dobra, to była też taka trochę podpucha. Przydałoby się takie sapnięcie ech, ponieważ tak naprawdę trudno powiedzieć. Wszystko jest kwestią indywidualną i sprowadza się to do zupełnie innej refleksji. Niezależnie od tego, jaki będziesz miał zakres obowiązków, najważniejsze, żebyś w tym wszystkim był po prostu świadomy, kiedy praca przekracza twoje możliwości, kiedy narusza ona twoje życie prywatne, kiedy odbija się rosnącym ryzykiem dla organizacji. To, że będziesz dzielił się odpowiedzialnością, będziesz delegował zadania, także skupiał się na ich egzekwowaniu i monitorowaniu, nie znaczy, że już nie będziesz unikatowym pracownikiem. Nie trzeba być niezastąpionym, aby być docenianym liderem. Nie trzeba być niezastąpionym, aby być skutecznym przywódcą. I to właśnie zapamiętaj. Nie musisz być MacGyverem. Albo raczej, jeżeli będziesz świadomy, możesz być MacGyverem, ale wcale nie musisz być przy tym Niezastąpiony. Na sam koniec, jeżeli masz jeszcze w głowie kotujące się refleksje i zastanawiasz się troszeczkę, jak właśnie połączyć tą y, sferę budowania świadomości z organizacją pracy, to chciałabym Cię zachęcić do skorzystania z jeszcze jednej. Nazwijmy to dodatkowej opcji. W opisie odcinka znajdziesz jeszcze dwa linki. Pierwszy link przekieruje cię do formularza z checklistą codziennych obowiązków kierownika produkcji. I od razu tutaj zaznaczę, że to nie jest taka checklista, którą znajdziesz na stronie z ogłoszeniami pracy. Czy nie jest to też taka checklista, jaką możesz dostać w firmie? Ten plik do pobrania to zestawienie takich kluczowych punktów, na które warto zwrócić uwagę podczas realizowania funkcji kierowniczej. Prowadza on pewien balans, propozycję tego, jak podzielić obowiązki razem ze spotkaniami, z dodatkowymi czynnościami. Jeżeli to będzie dla Ciebie za mało, to odeślę Cię w jeszcze jedno miejsce. To jest do kursu kierownik produkcji na drodze do doskonałości, który jest dostępny na platformie kurselin.pl. Tam zgodnie z modułami przejdziesz przez to, jak w ogóle wygląda szczegółowo zakres obowiązków kierownika produkcji, przejdziesz przez kwestie umiejętności, które powinien mieć on pełniąc swoją funkcję. Przejdziesz przez cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku liderskim, przejdziesz przez formy zarządzania, a także przez metody i narzędzia, które wspierają zarządzanie zespołem, zarządzanie personelem, zarządzanie produkcją. Nie zabraknie tam również elementów linowych. Jeżeli chcesz uporządkować sobie tą wizję swojego stanowiska, myślę, że to jest jak najbardziej dobry krok. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że mit bycia niezastąpionym został trochę rozwiany. W internecie znajdziesz kilka takich stron, które powiedzą ci, co masz zrobić, żeby być niezastąpionym. Jednak staraj się ich unikać. Nie będę tutaj przytaczała żadnych źródeł. Po prostu przede wszystkim daj sobie czas na refleksję. Powodzenia.